Koła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Dobry wieczór Państwu. Marek Mierzwek przed mikrofonem, a obok mnie pani doktorka Małgorzata Tkacz-Janik, która dziś będzie wykładać o pierwszych damach II Rzeczpospolitej. Trzy pierwsze damy. Tak, zagadkowo to brzmi. Przede wszystkim, dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście zagadkowe jest powiedzenie: Trzy pierwsze damy drugiej RP. Kilka cyfr występuje w tym zdaniu. Brzmi myląco, ale badanie, które przeprowadziłam, związane z historią kobiet, pokazuje, że rzeczywiście w Polsce w latach XX-XX wieku żyły trzy kobiety, które niemalże równolegle były tytułowane tytułem. Pierwsza dama. Czyli pełniły te funkcje, tak można powiedzieć. Eee, pierwszej damy przy boku pytanie... swoich mężczyzn? To jest pytanie jakby dodatkowe, i bardzo trudno na nie odpowiedzieć jednym zdaniem. Właśnie dlatego ograniczyłam się do tytułu na razie, gdyż mówimy o Elżbiecie Korfantowej, która była nazywana pierwszą damą Górnego Śląska. Mówimy o Aleksandrze Piłsudskiej, która wydawała się być. Pierwszą damą Rzeczpospolitej. No i mówimy o Marii Piłsudskiej, która też była tytułowana równolegle z Aleksandrą Piłsudską, pierwszą damą drugiej RP. Bo Maria była pierwszą żoną Józefa Piłsudskiego. Ona była pierwszą żoną Józefa Piłsudskiego, właśnie wtedy, kiedy objął urząd marszałka, a Aleksandra wtedy jeszcze nie była żoną Piłsudskiego, została nią dopiero po śmierci Marii. Natomiast interesujące jest to, że obydwie panie tytułowano właśnie w ten sposób, tak jak tutaj sobie rozmawiamy. I istnieje kilka wytłumaczeń na to zjawisko, to znaczy taka bardziej niechętna. Opinia o Marii Piłsudskiej mówi o tym, że Maria nie chciała dać rozwodu Józefowi Piłsudskiemu, natomiast badaczka Elżbieta Jotko-Kula, która napisała biografię Marii Piłsudskiej, no jakby pokazuje jasno, że to nie było tak. Maria nie była aż tak przeciwna rozwodowi, to raczej Józefowi Piłsudskiemu zależało na tym, aby utrzymać ten kontakt. Tym bardziej, że Obydwie kobiety bardzo były lojalne wobec niego, aż do końca można powiedzieć, i dopiero śmierć Marii pozwoliła na małżeństwo z Aleksandrą, ale nieustannie od 1906 roku, kiedy Józef był mężem Marii, a poznał już Aleksandrę podczas wizyty w Warszawie, kiedy sprawdzał, czy intendentura, czy magazyny broni dobrze działają, właśnie organizowane przez Aleksandrę Szczerbińską. Nieustannie utrzymywał kontakt z obydwiema kobietami. Powiedziała pani, że te dwie kobiety były bardzo lojalne tak. względem marszałka. Tak. Wszystkie jego kobiety były lojalne, natomiast on serce miał bardzo pojemne. To znaczy, nie jest moją koncepcją ocenianie pojemności serca marszałka. Ja się raczej skupiłam na tych tytułowanych osobach. Oczywiście tych kobiet było więcej i są przepełnione, jak to dziś młodzież mówi, internety, opowieściami o romansach marszałka. Myślę, że osoby, które są poszukujące ciągle w ruchu, ciągle zastanawiające się nad tym, co Powinna przynieść przyszłość. Szukają też kontaktów towarzyskich, także damsko-męskich, które je niezwykle inspirują. I można to oczywiście nazwać skandalem, ale można to też potraktować jako wielką potrzebę i chociażby kolejny romans, już kiedy był mężem Aleksandry Piłsudskiej, czyli z panią Eugenią Lewicką. To była właściwie wycieczka taka mentalna, intelektualna w stronę sportu, w stronę zainteresowania się nowoczesnością, właśnie takim zupełnie nowym stylem życia w XX wieku, nowoczesną kobietą. Każda kolejna partnerka Piłsudskiego to był jakiś obszar nowoczesności. Taki gest emancypacyjny w postaci bycia dromaderką to już mar. Która przenosiła broń pod spódnicami, potem Aleksandra, która już włada sprawnie bronią, potem Eugenia Lewicka, która zajmuje się sportem, zresztą dzięki jej inicjatywie mamy po dziś Dzień Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. I mówi się też jeszcze o jednej kobiecie, i mówi się o kobiecie, zanim małżeństwo z Marią nastąpiło, ale można spojrzeć na to, jakby unosząc się ponad skandal, jako na pewnego rodzaju inspirację. I w ogóle przełomowy czas w relacjach damsko-męskich w stosunku do wcześniejszego, tradycyjnego, bardzo konserwatywnego modelu, czyli małżeństwo, czyli ta kobieta, która zostaje w domu, jest raczej bohaterką drugiego planu. Tutaj mamy do czynienia z samymi wyjątkowymi osobami i liderkami. I właśnie po to spotkaliśmy się dziś pani Małgorzato, żeby o tych kobietach porozmawiać, bo o Józefie Piłsudskim można opowiadać w nieskończoność człowiek miał tak bogaty życiorys i jeśli chodzi o Walkę, i jeśli chodzi o odzyskanie naszej niepodległości, tworzenie legionów i tak dalej, jak i o kontakty z kobietami. Ja tylko powiem, że dla pani Eugenii Lewickiej, pani doktor Eugenii tak. Lewickiej, był gotów zgolić sobie wąsy, żeby wyglądać młodziej. Ale to zupełnie inna historia. Wracamy, proszę pani, do tych pierwszych dam II Rzeczpospolitej. Mam przed I sobą tutaj... Zmienił wyznanie, ponieważ ona była ewangeliczką. Więc jak widzimy za każdym razem był gotów na różne kroki, aby być konkretną kobiecą. Mam przed sobą, proszę Państwa, taką książeczkę, broszurę Trzy Pierwsze Damy II Rzeczpospolitej. Elżbieta Jodłokula napisała tę książkę wraz z panią Barbarą Szmatloch i Katarzyną Drogą. Tę książeczkę wydał. Instytut imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, tak. w którym to instytucie pani pracuje i w którym to instytucie został przygotowany taki wykład właśnie o tych trzech damach. Zacznijmy może od tej pierwszej damy, czyli od Marii Piłsudskiej. Kiedy ona się pojawia w życiu marszałka, jakie relacje zachodzą między nimi i co znaczyła wówczas Maria piłsudska na firmamencie tym politycznym Polski. To znaczy, już troszeczkę o Marii powiedzieliśmy. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że zestawienie tych trzech kobiet zrobiłam z potrzeby serca, aby Elżbieta Korfantowa została zauważona w tamtym historycznym czasie wraz z innymi kobietami, które wiodły prym w politycznym życiu, ponieważ uważam, że należy jej też przypisać taką aktywność. A wracając do Marii, to możemy powiedzieć, że mamy przed sobą osobę, która pochodzi z Wileńszczyzny, jest wykształconą dziewczyną, potem kończy w Kijowie kursa besturzewskie, jest wykształconą stomatolożką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Poznaje podczas pobytu w Wilnie Juszkiewicza, przyszłego męża. Oni wspólnie planują taką drogę przez życie, ale nie ma to niestety kontynuacji, albo stety, dlatego że temperament i aspiracje Marii są o wiele większe niż może jej zaoferować mąż, tak? To znaczy, ja myślę, że Maria jest o wiele bardziej upolityczniona. Maria jest zbliżona do kręgów lewicowych, Maria jest członkinią tzw. pierwszego proletariatu, Maria jest zaangażowana nie tylko w przenoszenie bibuły, ale w przeróżne odczyty, w debaty, które nawet z dzisiejszego punktu widzenia, szczególnie polskiego, wydają się bardzo radykalne. Czyli jest mowa o ponadnarodowej Europie. Jest mowa o takim socjalistycznym modelu podziału dóbr, jest mowa oczywiście o walce z saratem, o odzyskaniu państwa polskiego. I rzeczywiście ten polski socjalizm jest często narodowym socjalizmem ale ludzie, którzy się spotykają wówczas i wśród których obraca się Maria z domu Koplewska, to jest projekt jeszcze, powiedziałabym, pozbawiony tego elementu, tego pierwiastka narodowego. Z tym, że ona ma jeszcze jeden atut, jest niezwykle piękną kobietą, jest nazywana piękną damą, chyba ma takie amplua, łączy w sobie dromaderkę, czyli tę kobietę, która przewozi broń pod suknią, a jednocześnie bryluje na salonach. No Więc budzi faktycznie zainteresowanie. To ją nazywaną piękną panią Pepe? Tak, tak. Ona jest niewątpliwie zauważana przez mężczyzn. Zresztą, idąc dalej w jej życiorysie, kiedy już jest żoną Juszkiewicza, walczą o nią dwaj mężczyźni, bo i Roman Dmowski, i Józef Piłsudski. Mówi się nawet, że ta rywalizacja, ten konflikt. Pozostał w nich głęboko do samego końca i to, że nie mogli się dogadać, potem także w sprawach politycznych, ideowych, było pokłosiem faktu, że Maria wybrała Józefa, Maria wybrała Ziółka. A on myślę był bardzo dumny na początku tego romansu, że właśnie ta piękna, najpiękniejsza dama ówczesnej lewicy wybrała właśnie jego. Proszę powiedzieć, kiedy po ślubie oni pokazują się Polsce, to co myślą obywatele o tej pierwszej damie? Czy ona spełni ich oczekiwania? I jakie te oczekiwania były narodu polskiego? Z tym, że ona nie miała okazji, Maria, pokazać się Polsce, ponieważ ona była partnerką Józefa Piłsudskiego w czasie, kiedy on był wyłącznie żołnierzem, konspiratorem, wydawcą robotnika. Ona jest raczej partnerką pracy, która doprowadza Józefa Piłsudskiego do rangi, którą wkrótce ma objąć. No i może to jest niesprawiedliwość historyczna swego rodzaju, ponieważ jakby na pewnego rodzaju Gotową postać trafia ostatecznie Aleksandra Piłsudska. Jest to rok 1906. I tu się zaczyna już nowy rozdział także w koncepcji odzyskania niepodległości. Rozpoczynają się akty militarne. Rzeczywiście Aleksandra Piłsudska uczestniczy w akcji pod bezdanami. Jest tam bardzo aktywna, właściwie bez kobiet, które uczestniczyły w tym napadzie na pociąg, aby uzyskać finanse i złoto i przeróżne papiery wartościowe, które by wspomogły Stworzenie legionów i rozwój siatki konspiracyjnej. Bez nich, bez tego, że wyprowadziły to, co mężczyznom udało się wykraść z tego pociągu, w odpowiednie miejsce, potem strzegły odwrotu. No, Przewoziły nie, te pieniądze. Nie, 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 było, nie, nie udałoby się, ponieważ no, nie budziły takiego zainteresowania. Policji, żandarmów nie rzucały się w oczy, aczkolwiek oczywiście od dawna mówiono najpierw Imperium Carskim, a potem także w przypadku i Stalina się to zdarzało, że polska kobieta jest takim nieustannym spiskowcem i polska kobieta jest takim nienasyconym istnieniem, które zawsze staje dla Polski i trzeba na nią po prostu uważać. Kiedy napadano na pociąg i zrabowano te pieniądze, to był czas, który mówi nam o tym, że ukradziono, kiedy napadano na ten pociąg fortunę. Mhm. I potem trzeba było te pieniądze rozdać konspiratorom, żeby kupowali broń. Ja gdzieś przeczytałem taką informację, kiedy właśnie Zuk z Aleksandrą jechali z tymi pieniędzmi pociągiem. Oczywiście byli obłożeni tymi banknotami i bali się, bo przecież żandarm chodził w tym pociągu. I Ziuk w pewnym momencie dał Aleksandrze do ręki Janek. I autor pisze: To była największa miłość pozwolić drugiemu człowiekowi umrzeć, żeby nie był torturowany, bo oni wiedzieli, że jeżeli ich złapią, to poddadzą ich straszliwym torturom, więc wolano zażyć cyjanek i w ten sposób umrzeć. Znaczy, ludzie, o których rozmawiamy, zarówno tych dwóch mężczyzn, o których na razie mówimy o jednym, bo mówimy o Józefie Piłsudskim, być może za chwilę będziemy mówić o Wojciechu Korwantem? Zapewne. Oraz te trzy kobiety, o których rozmawiamy, to byli ludzie, którzy nieustannie obcowali ze śmiercią. To była taka wielka ucieczka tej ich życiorysy, nieustanna przeprowadzka. Dzięki uprzejmości pani Barbary Szmatloch w książce znajduje się fotografia rewolweru, który znajdował się w ścianie budynku tak zwanej Korfantówki, odkryty dużo, dużo później. Ale tak jak wspominałam, Aleksandra Szczerbińska do Domo, potem po mężu Piłsudska, Wspaniale posługiwała się bronią. Niewykluczone, że Elżbieta Korfantowa być może też mogła uczestniczyć w takich kursach. Nie wiemy tego, ale ta broń była obecna, ponieważ to nie były tylko przesłuchania i tortury. To była nieustanna, nieustanny lek, że za chwilę może wtargnąć policja albo wojsko. Zresztą zdarzyło się to kilkakrotnie. Jeszcze Wojciech Korfanty dodatkowo był biznesmenem. Człowiekiem wpływowym, posiadał przeróżne dokumenty. Więc tutaj ta eskalacja lęku, strachu, też niejednokrotnie zdarzyło się, że musieli się, jak to się mówi, salwować ucieczką. Tak właściwie nad tym się zastanawiam, patrząc na te kobiety, dlatego że to jest takie pakowanie w pośpiechu. Jeszcze wspomnijmy, były przecież dzieci. Nieustanne oczekiwanie na jakieś nagłe wydarzenie, tak naprawdę samotność, też często w tych ucieczkach, nieustanne rozpakowywanie i tworzenie nowego domu. To są właśnie te rzeczy, którymi ja się zajmuję, ponieważ to jest to herstoryczne widzenie tej całej sytuacji. Czyli ta samotność w trwaniu przy wyjątkowej męskiej postaci, która z powodów politycznych, z powodów religijnych, z, z przeróżnych, nieustannie musi się ukrywać, uciekać. I ta podróż z nim jest oczywiście podróżą przez życie, ale też jest ona niezwykle trudna, bardzo wymagająca. Dlatego też się skupiłam na postaci pierwszej damy, ponieważ moim zdaniem. To jest taki wspólny mianownik tych kobiet, ale też wspólny obszar, przymiotników, którymi można określić kobietę, która zostaje pierwszą damą. Proszę Państwa, dzisiaj w Szkole Bardzo Wieczorowej, właśnie o trzech pierwszych damach II Rzeczpospolitej, wykłada w Polskim Radiu Katowice pani doktorka Małgorzata Tkacz-Janik. Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Mówiliśmy już o Marii Piłsudskiej, która zaangażowała się też w pomoc i wsparcie legionów polskich, tak. ale przychodzi czas, że niestety Maria umiera i na scenie pojawia się, no mogę tak powiedzieć, towarzyszka życia albo kochanka Józefa Piłsudskiego, czyli Aleksandra Piłsudka ze Szczerbińskich. Jak wyglądała ich relacja? Jak ta kobieta zachowywała się, będąc koło takiego człowieka? To nie dzieje się chronologicznie tak, że Maria umiera i wtedy pojawia się Aleksandra. Tylko to się dzieje równolegle. 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 Czyli jeżeli Aleksandra poznaje Piłsudskiego w 1906 roku, a Maria umiera w 1921, to mamy tutaj kilkanaście lat życia z obydwiema kobietami i tutaj, co, było, yy... co było dziwne bardzo dla tej dulskiej Polski. Ja myślę, że dopóki Aleksandra nie pojawiła się w 1918 roku obok marszałka w belwederze i podczas wszystkich wydarzeń tego listopadowego niezwykłego czasu, to jeszcze nie była taka yy, powszechnie znana rzecz. Tym bardziej, że Maria osobowościowo nie była kimś, kto by się, jak dzisiaj mówi, parł na szkło i ona się właśnie w takim geście damy cofnęła kilka kroków wiedząc że Aleksandra już pełni tę rolę tam już się urodziła z tego związku pierwsza córka więc mamy kobietę która stoi przy marszałku w 1918 roku i to już jest matka jego dzieci Maria i Józef nie mieli wspólnego potomstwa była Wanda z poprzedniego małżeństwa Marii którą zresztą marszałek przyjął pod swoje skrzydła nie jest bajka ani wyssaną z palca opowieścią, że kochał dzieci. Kochał, miał same córki, rozpieszczał je, pasierbice też rozpieszczał. Bardzo ciekawa sprawa, bo jego pierwsza córka z Aleksandrą nosi imię córki Marii, to jest Wanda. To też taki transfer, powiedziałabym, ciekawego uczucia, emocji. No i mężczyzna jest jej autorem, więc łapmy te chwile czułości, bo one są naprawdę interesujące i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Czyli dwie wandy. Tak. I teraz pojawia się Aleksandra dużo wcześniej, jak wspomniałam. No, jej młodość jest oczywiście porywająca. Ona jest kilkanaście lat młodsza od Marii. Maria urodziła się w 1865 roku. Aleksandra i Elżbieta Korwanty zresztą w tym samym roku, w 1882. Obydwie zresztą w grudniu. A to też jest niezwykłe. Dla mnie oczywiście. I one są już kobietami z innej epoki. To jest koniec XIX wieku, ale ich dorosłość, młodość przypada na początek wieku XX. I to są kobiety, które już zmieniają strój, one są mniej tradycyjne, one biorą udział już w powszechnej edukacji kobiet. One są też rzecznikami praw kobiet. Więc Piłsudski ma przy sobie istotę. Która wcześniej no, jest bojownicą, ale ma też świadomość, że niewykorzystanie kobiet zarówno w czynie niepodległościowym, jak i w takim intelektualnym wkładzie w formowanie przyszłego państwa polskiego byłoby błędem. Są oczywiście przeróżne anegdoty. Jest to najsłynniejsza, która mówi, że delegacje organizacji kobiecych, namówione zresztą, czy też współdziałające z Aleksandrą, jeszcze wciąż z Czerbińską, która mieszkała już w Warszawie z Piłsudskim, krążą wokół Willi Piłsudskiego z parasolkami i stukają w okna, nawołując do marszałka, aby przyznał kobietom prawa wyborcze. Taka scena nigdy nie miała miejsca. Ona się oczywiście fantastycznie wpisuje w opowiadanie o ruchu kobiecym, ale niewątpliwie miały miejsce zebrania, które inspirowała Aleksandra Piłsudska z przeróżnymi kobietami z Królestwa i wcześniej tymi, które się spotykały na ponadzaborowych zjazdach kobiet, a przypomnę było ich aż sześć i uczestniczyły w nich także o Osoby już wtedy pracujące w ruchu kobiecym na Górnym Śląsku, o czym też jakby rzadko mówimy, i to były zarówno autochtonki, takie górnoślązaczki z dziada, pradziada, jak i kobiety napływowe, głównie z Wielkopolski. W każdym razie, wracając do Aleksandry, ona jest tą osobą, o której mówimy, że przyparła marszałka do muru, aby te prawa zostały kobietom przyznane. Oczywiście nie zamykajmy oczu na praktyczność tej propozycji, ponieważ z punktu widzenia polityki to było korzystne. Więcej głosów dla stronnictwa politycznego, zgromadzonych sił wokół, wokół marszałka, to były także głosy kobiece, więc tutaj rachunek wyborczy Był też prosty. na pewno miał ogromne znaczenie. Po prostu trzeba Ale... było kobietom dać, Yy, Niewątpliwie prawa wyborcze. to było emancypacyjne i to się wpisywało w bardzo progresywne ruchy polityczne w całej Europie. Byliśmy rzeczywiście w awangardzie. No właśnie, nam. to był rok 1918, Ta. kiedy kobiety uzyskały prawa głosu. W Polsce, w Polsce, w Austrii, w Niemczech, w kilkunastu krajach. Także w tych nowych państwach, które wtedy powstały, no bo mamy do czynienia z rozproszeniem Rosji carskiej na kraje autonomizujące. Się, więc tam jest i Armenia, i Azerbejdżan. Tam też kobiety walczyły o swoje prawa i je wówczas uzyskały. Ale także Łotwa, Litwa. No, rzeczywiście to była taka wielka fala, która przepływała wówczas przez całą niemalże Europę i nie tylko. Po śmierci Marii, żoną Józefa tak. Piłsudskiego, zostaje Aleksandra Szczerbińska. Chyba mają wtedy najlepszy okres w swoim życiu. I ja się zawsze śmieję, że kiedy myślimy o tych trzech kobietach łącznie, to Piłsudski został obdarowany przez Aleksandrę kawałkiem ziemi w sulejówku. I tam był taki mały domek, Milusin, i rzeczywiście tam wkrótce się przeprowadzili, bo Aleksandra miała dosyć tego warszawskiego życia, plotek ostracyzmu. No więc Piłsudski został przez kobietę obdarowany, natomiast Wojciech Korfanty kupił willę Elżbiecina w Zakopanem dla swojej żony Elżbiety. Więc widzimy tutaj takie dwie różne wersje, kto komu kupuje majątek, czy też jakiś dom. No ale to w życiu czasami tak się Oczywiście. zdarza. Oczywiście. Natomiast ja życzę wszystkim kobietom, żeby mogły dowolnie kupować domy i ziemię. Tam powstał potem dom zbudowany siłami legionistów, bo rzeczywiście Józef Piłsudski wszystkie swoje żołdy, wcześniejszy majątek też przekazywał na legiony. Więc tak mu oddano te wcześniejsze dywidendy, Aleksandra, Że zbudowano ten domek tak, w Sulejówku. Tak, 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 obok tej drewnianej, obecnie rekonstruowanej chaty, domu, domeczku letniskowego domku, bo sulejówek był taką letniskową miejscowością, nieopodal Warszawy. Jest do tej pory. Tam można zwiedzać ten domek, muzeum, i ten mały i ten. E, muzeum, tak, oczywiście. No i muzeum muzeum jest imponujące. Co ciekawe, Maria w tym muzeum jest potraktowana tak bardzo skrótowo. Ja chciałam rozpocząć. Robiąc ten projekt, współpracę z Muzeum w Sulejówku, ale kiedy się dowiedziano, że będę się zajmować również Marią, ta nasza współpraca się nie poukładała. A dlaczego myśli Pani? E, to znaczy jestem pewna, że dlatego, że ta legenda mówiąca o tym, że Maria nie chciała dać rozwodu Piłsudskiemu i że była tą złą kobietą, szczególnie dla córek Piłsudskiego, i Aleksandry Szczerbińskiej, była przez całe życie takim cieniem nad rodziną. I chyba tak to ma zostać. To jest coś, co ma być tak opowiadane. Tym bardziej, że te córki miały ogromny finansowy wkład w budowę tego muzeum. Wracamy w takim razie do Aleksandry Piłsudskiej, Szczerbińskiej. I teraz chciałbym, żeby pani powiedziała, jak ona funkcjonowała, jak ona zachowywała się przy boku Józefa Piłsudskiego. No, pierwsza dama miała pewnego rodzaju obowiązki. Ona weszła w to dosyć płynnie, myślę. Byli sobie bliscy także przez taką żołnierską biografię. Znali trudy okopów, obydwoje. Nie była chyba wymagająca salonowo, co nie znaczy, że nie umiała organizować przyjęć, nie potrafiła zająć się budowaniem lobby. Myślę, że wręcz przeciwnie. Nawet pewne informacje istnieją o tym, że tak zwana belwederska kamaryla to była właśnie jej formuła na przetrwanie w Belwederze, czyli tworzyła wokół siebie bardzo silne towarzysko polityczne, środowisko której broniło jej pozycji, nawet wtedy, kiedy jej tam nie było. Czyli miała wiele talentów, ale Piłsudski był dla niej takim ojcem trochę, ojcem pewnego pomysłu, który ona miała, on zrealizował, e, czyli myśl o prawach kobiet, ale także był nauczycielem i pokazywał, jak się robi politykę co skrzętnie notowała i myślę, że miała potężną skąd inąd wiedzę do tego, aby samodzielnie to organizować. Niewątpliwie pamiętniki Aleksandry Piłsudskiej są często napisane propagandowo i często służą podbiciu potęgi nazwiska i wizerunku Józefa Piłsudskiego. Czyli w tym sensie zajmowała się tym, co przypisujemy najczęściej pierwszym damom. No właśnie, żeby Dbała jak o najlepiej wizerunek męża. Stawała się taką podporą pr dla tego człowieka. I to rzeczywiście zrobiła świetnie, ale nie zapominajmy też, że była dobrą gospodynią w czasach, kiedy Józef Piłsudski nie miał w ogóle pieniędzy, ponieważ na urodziny Piłsudskiego wtedy przyjmowała ponoć jakieś kilkuset nawet osobowe kolejki delegatów z całej Polski, którzy przynosili rok w rok frukta, zwierzynę, masło, meble. Ona się musiała tym zajmować. Co się tylko dało. Tak, miała. Nawet w tej naszej e, jednaktówce, która towarzyszy temu projektowi, Korfantowa i Maria Piłsudska rozmawiają o kwiatach w ogrodzie, gdyż każda z nich miała jakiś ulubiony kwiat i uprawiała te kwiaty. Korfantowa kochała róże, ale zwracają się ku Aleksandrze. A pani, pani Aleksandro i Aleksandra wtedy odpowiada, no ja to chyba kapustę bym posadziła głównie, bo żołnierz się musi najeść przed walką. Czyli w tym sensie to była taka praktyczna kobieta. E, praktyczna i przyzwyczajona do tego, że mogą się zdarzyć chwile głodu, chwile po akcji, gdzie będzie im towarzyszyła trauma, gdzie nie będzie się do kogo zwrócić. Więc ona miała takie doświadczenie wojenno-konspiratorskie, chyba największe z tych kobiet. I pięknie też pisała o Józefie Piłsudskim. <grym> Stał przede mną mężczyzna średniego wzrostu, o szerokich barach, cienki w pasie. Miał dużo wdzięku i elegancji w ruchach, co zresztą zachował do końca życia. W tych jej opowieściach jest naprawdę dużo miłości. Ale. Myślę, że najwyższy czas, żebyśmy troszkę powiedzieli o trzeciej damie II Rzeczpospolitej, która tutaj wychowała się na Śląsku, urodziła się w Karbiu w 1882 roku, 3 grudnia, jak pani powiedziała, zmarła w Katowicach w 1966 roku, była działaczką społeczną, polityczną, posłanką na Sejm, ale głównie, a może nie głównie, była żoną Wojciecha Korfantego. No, walczymy z panią Barbarą Szmatloch o to słowo głównie. No właśnie. Ponieważ rzeczywiście nie zachowało się zbyt wiele świadectw mówiących o tym, że Elżbieta stała się samodzielną figurą polityczną. Ja uważam, że w tamtych czasach, jeśli kobieta już znalazła się w Sejmie Śląskim, to znaczy, że musiała przejść pewną drogę emancypacyjną, nawet jeżeli była żoną wysoko postawionej osoby publicznej. Oczywiście to jej pomagało, ale również tworzyła towarzystwa Polek, redagowała pismo Głos Polek, często bywała wiceprzewodniczącą tego towarzystwa, miała na to, jak rozwijał się ruch pomocowy dla osób o niższym statusie społecznym na terenie obszaru, który potem stało się województwem śląskim. Czyli ona tę działalność prowadziła od dawna i robiła ją nie tylko tutaj, ponieważ Korfantowie się bardzo często przeprowadzali, więc mieszkali w Poznaniu, mieszkali w Berlinie, Katowice były przystankiem na drodze, tutaj był ich dom. Ale co jest dzisiaj często podnoszone i to też świadczy o jej wyemancypowaniu, łączyła obowiązki matki z obowiązkami polityczki i osoby zaangażowanej społecznie. Dzisiaj często się pyta kobiety, co prawda już nie wolno tak pytać, ale jak pani godzi obowiązki, tak? No więc jej się to udało. Oczywiście miała służbę, miała często odpowiednie możliwości finansowe, ale myślę, że wtedy też mogła wybrać wygodne życie i w nic się nie angażować, a jednak stała na tej scenie. Proszę Państwa, dzisiaj w Szkole Bardzo Wieczorowej pani doktorka Małgorzata Tkacz-Janik wykłada o trzech pierwszych damach II Rzeczpospolitej, czyli o Marii i Aleksandrze Piłsudskich i o Elżbiecie Korfantowej. Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział. Elżbieta Korfantowa brała udział w trzecim powstaniu. Tak, ponieważ rola kobiet w powstaniach w związku z. Ostatnimi laty rocznicowymi, które tutaj obchodziliśmy w przeróżny sposób w województwie śląskim, pokazała, że towarzystwa kobiece były bardzo zaangażowane w pomoc powstańcom albo w walkę frontową, ale powiedzmy głównie jako medyczki, podmedyczki, zwiadowczynie, osoby wspomagające, czyli aprowizacja, ale także zwiat. I pan dr Paweł Parys pokazał, że kobiety w takim 0,2% miały udział w walkach, ale już prawie 20% kobiet uczestniczyło w akcji plebiscytowej. Czyli. To, co mogła i co robiła Elżbieta, to organizowanie przeróżnych spotkań, redagowanie broszur politycznych, redagowanie głosu Polek, o którym już wspominałam, tworzenie oddziałów żeńskich wspomagających działania powstańców. Elżbieta Korfantowa miała też. Umiejętność znakomitą, mówiła po niemiecku. Zresztą, kiedy byli w Krakowie i czekali na swój ślub wiele, wiele lat wcześniej, no to uczyła niemieckiego w krakowskiej żeńskiej szkole, więc miała świetną znajomość języka niemieckiego. Dzięki temu, no, mogła być swego rodzaju szpiegiem, czy jak dziś mówimy, feminatywem. Śpieszką. Śpieszką. Ładnie. A, a na pewno mogła pomóc w tłumaczeniu przeróżnych ulotek propagandowych niemieckich i wytwarzaniu w Wydziale Propagandy, choćby w hotelu Lomnic, ulotek po polsku, które by stanowiły przeciwwagę dla tamtego dyskursu. Czyli niewątpliwie była kobietą inteligentną i może dlatego dostała się do Sejmu w roku 1930? Tak, ja myślę, że ona nieustannie aspirowała. Kiedy się poznali, była sprzedawaczką w domu handlowym, braci baraż w Bytomiu. Sprzedawała na dziale męskim. Korfanty lubił się dobrze ubrać. Wpadli sobie w oko, poznali się, zaczęli się spotykać, ale zdawała sobie sprawę, z kim się spotyka. Nie straciła rezonu, czyli musiała mieć takie poczucie własnej wartości. I to jest w niej dla mnie śląskie. To była taka silna ślązaczka. Silna rodziną, silna tożsamością, silna językami, którymi władała. Ale też strojem, bo przecież ona chodziła. Tak, chodziła w, w śląskim -górnośląskim, stroju górnośląskim, tak. Mam w tej broszurze wyjątkowe zdjęcie, dotąd nie publikowane właściwie w żadnej książce o Korfantym, bo głównie o nim są książki wydawane, a nie o Korfantowej. Może to się zmieni. Może to się zmieni. W każdym razie pan mnie pyta, czy była osobą inteligentną. Ja myślę, że tak, gdyż widać, jak szybko się uczyła. I jak ta jej dążność do osiągania coraz wyższych poziomów różnych umiejętności, to się bardzo szybko objawia. Bo jeżeli zapytamy, czy była pierwszą damą w takim tradycyjnym rozumieniu, czy uczestniczyła w spotkaniach, czy udzielała się towarzysko, czy sama reprezentowała, no to jak najbardziej możemy odpowiedzieć tak. W książce Aleksandry Goniewicz, mojej koleżanki z Instytutu Korfantego, mamy świetne dwa przykłady zdjęć, które jakby dowodzą tego jak najlepiej. To są goście przyjmowani przez Wojciecha Korfantego i Elżbietę Korfantową w Korfantówce, czyli w ich domu na ulicy Powstańców obecnie. I widzimy tutaj przyjęcie wydane na cześć kardynała Louis Dubois oraz przyjęcie wydane na cześć prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. I na tych zdjęciach Elżbieta jest niemalże jedyną kobietą wśród ogromnego grona mężczyzn. I widać, że jest zadowolona, że sobie radzi, że potrafi być też prawdziwą lwicą salonową i niewątpliwie w tym męża także wspiera. A jakbyśmy mogli, podsumowując ten pani wykład, zastanowić się chwilę nad taką hipotetyczną sytuacją. Wiemy, że panowie się za bardzo nie lubili. Myślę tutaj o Józefie Piłsudskim i o Wojciechu. Korfantym. Zresztą Bereza Kartuska o tym... Bardzo się nie lubi. Bardzo. Y, Mówiąc o tym delikatnie. Świadczy. Oczywiście. Natomiast jak pani myśli, jakby się te trzy pierwsze damy spotkały przy stole, przy kawie albo herbacie, to o czym one by dyskutowały? Czy mogłaby wyniknąć taka dyskusja między nimi, jak wpłynąć na sytuację polską? I jak wpłynąć na swoich mężów, żeby oni troszeczkę wypuścili to powietrze z siebie i spojrzeli na swoją działalność i na swoje osoby zupełnie inaczej. To jest klu tego pomysłu, tego projektu. Temu przedsięwzięciu towarzyszy nie tylko książka, o której Pan wspominał, ale także jedna aktówka autorstwa Bożeny Donen Stark, świetnej autorce i wielu jej śląskich jednoaktówek. I to jest taka symulacja sytuacji spotkania trzech dam. One się rzeczywiście spotykają przy herbatce, w takim wyobrażonym świecie i zaczynają ze sobą rozmawiać. Oczywiście nie znajdują rozwiązania na to pytanie, które pan zadał. Ale pokazują pewne graniczne sytuacje, gdzie rzeczywiście to postępowanie mężczyzn jest oparte głównie na rywalizacji i na przykład traci z pola widzenia cel, czyli jaka to ma być Polska? Czy to ma być Polska właśnie równościowa kobiet i mężczyzn, ludzi różnych stanów? Czy to ma być Polska zarządzana militarnie, czy dyplomacją, jak proponuje Korfanty, czy wojną i nadzorem policyjno-żołnierskim. Jak mówił o tym Piłsudski. Tak. One to wspominają między wierszami, nie rozstrzygają, ale widać, że obserwują i chciałyby, żeby to było przedmiotem dalszych rozważań o tym, w jakim chcemy świecie żyć, i pokazują też, co jest ważne. Pokazują, jak ważne jest życie rodzinne i jak bardzo mężczyźni ci ostatecznie byli z niego wykluczeni, a jak zdarzało im się je mieć. Jakże byli szczęśliwi, że z jednej strony oczywiście gnało ich w różne strony, mieli ogromne aspiracje i ambicje, ale bez tego zaplecza, bez tej możliwości powrotu do domu, byliby czegoś ważnego, bardzo pozbawieni i być może jako ludzie nie mieliby pewnych umiejętności relacyjnych, budowania też sojuszy z innymi ludźmi, bo nie mieliby zaspokojonych własnych takich potrzeb. To jest taka dywagacja, już schodząca w stronę, e, powiedziałabym, psychologii relacji, czy kwestii genderu, emocji, czyli jak, jak mężczyźni, jak kobiety zachowują się w, w różnych sytuacjach, ale ja myślę, że to jest właśnie taka brakująca rozmowa o dziejach wielkich ludzi, do tej pory głównie mężczyzn, którzy zostawiali z tyłu przeróżne osoby, głównie kobiety. Które jednak trwały nie tylko lobbystycznie przy nich, ale także tworząc pewnego rodzaju taką opiekę, zarówno zdalną, jak i faktyczną, bo zajęcie się dziećmi, czy to w przypadku Elżbiety Korfantowej zostanie samotną, gdy Witold umiera, a Korfantego władze nie dopuszczają do umierającego syna, czy w przypadku Aleksandry, która towarzyszy Piłsudskiemu który bardzo źle znosi chorobę i jest zgrzkniały, brutalny, a ona jednak przy nim jest. Czyli docenienie takich elementów, o których się zazwyczaj przy opowiadaniu wielkiej historii w ogóle nie mówi. No właśnie, bo zawsze kobiety są w cieniu, były i są. I wydaje mi się, że taka broszura czy taki wykład wzbogacony jeszcze o pewnego rodzaju inscenizację, tak. pozwala Młodym ludziom głównie, ale nam wszystkim, spojrzeć na naszą historię zupełnie innymi oczyma. Bo przecież wtedy widzimy, że były kobiety, które są ludźmi, a czasami zapominamy o tym, że są po prostu ludzie. Jest człowiek i mówimy tak, kobieta, mężczyzna, a tu i tu jest człowiek. Bardzo mi na tym zależało, żeby pokazać Elżbietę Korfanty, ponieważ uważam, że może ona stać się jedną z ważniejszych. Kobiet związanych z Górnym Śląskiem, które pozostają wciąż niedocenione. Ona rzeczywiście jako jedyna wróciła z całej rodziny do Polski, z Londynu. W Londynie była przedstawicielką Śląska w polskim rządzie na uchodźstwie. Już jej powrót tutaj nie spotkał się z żadnym odpowiednim docenieniem. Nie tylko, że została pozbawiona części majątku i dopiero interwencja profesora Estreichera tutaj zmieniła jej możliwości życiowe. To on jej, można powiedzieć, załatwił rentę. Eee, tak, bo spotkał jeszcze innego znajomego rodziny Korfanty, który mu naświetlił całą sytuację. Ale chcę powiedzieć, że kiedy umarła, to też odeszła cicho. I jakby spór nad Korfantym, Spór nad, czy dylematy nad konfliktem pomiędzy Piłsudskim i Korfantem powinien być uzupełniony o te konteksty istotne, czyli o rodziny, które im towarzyszyły. Ponieważ wtedy widzenie tej rzeczywistości zupełnie się zmienia. Chociażby dlatego, że te kobiety nie mogłyby się pojawić w takiej postaci, w jakiej się pojawiły, gdyby pewne prawa już nie były osiągnięte, zdobyte. No, chociażby to, że Elżbieta była posłanką do Sejmu Śląskiego. To, że miała prawo jazdy. Co w ogóle... No wówczas dawało było ewenementem. Jej... Tak, w ogóle było mało samochodów. Myślę, że kilka w całych Katowicach. Oczywiście mówię o czasie międzywojnia. To, że Maria Piłsudska była stomatolożką. To, że Aleksandra Piłsudska dowodziła żeńskimi oddziałami bojowymi. Znaczy, to jest początek takich aktywizmów kobiecych. Ale to się dzieje tylko dlatego, że i mężczyźni, i kobiety wtedy przechodzą ten niezwykły próg nowoczesności. Jakby nie możemy o tym zapominać, bo my żyjemy w pewnej konsekwencji tamtych wydarzeń. Dzięki temu ja mogłam studiować, moja mama mogła studiować, kobiety znalazły się w przestrzeni publicznej, a piłsudski, który jest tylko Wąsatym marszałkiem, kochającym dzieci, z nieodłącznym psem, czy też korfanty w meloniku, który jest wyłącznie dyplomatą, poliglotą, Europejczykiem i ślązakiem, ale pozbawiony tego kontekstu rodzinnego, to są postaci w pewnym sensie sztuczne papierowe. Tym bardziej, że przecież korespondencje między nimi, pewnego rodzaju intymność musiała mieć miejsce. To jest nieznany nam teren. Ale wiemy, że on istniał. No właśnie, istniał. I tutaj, jeżeli byśmy znowu wrócili do y, tych kontaktów męsko-damskich, to z jednej strony był to, jak ja go nazywam zawsze, Lew Salonowy, czyli Józef Piłsudski, który miał dwie żony i y, wiele innych przyjaciółek. A z drugiej strony ta śląska tożsamość Wojciecha Korfantego pozwalała mu. albo może. Chciała tak wymóc na nim, żeby on był wierny jednej kobiecie, która dla niego stanowiła wszystko. Bardzo mnie to interesowało. Właśnie ten temat. Śląska hadecja jednak przypisywała bardzo jasną, zakrojoną rolę kobiecie. To jednak miała być strażniczka życia rodzinnego, osoba religijna. Domowego ogniska, jak to się mówi. Tak. I Elżbieta Korwantowa. Taka też była. Ona pochodziła z domu Śląskiego, z domu Sprot, Sprot, przeróżnie to nazwisko jest pisane, czytane, ale nawet w tej konfrontacji, w tej jedna która towarzyszy temu projektowi, to ten jej korzeń śląski, właśnie, który tam Bożena Donenstark wykazała, fantastycznie go zoperacjonalizowała teatralnie, on jest tam takim dowodem na to, że. Ta ciągłość i tożsamość ma ogromne znaczenie, i nie jest ten matriarchat śląski tylko i wyłącznie konserwatywny ale może być fantastycznym wehikułem. W stronę emancypacji, ponieważ jest pewnego rodzaju siłą i taką no, godnością osobistą, że jest po prostu wiarą we własne siły. I ona to w sobie miała, bo kiedy często zostawała sama, to kapitalnie sobie z tym radziła, nieustannie aspirowała i może być wzorem pod tym względem dla. Znaczy, ja ją porównuję z panią Wałęsową, dlatego że mamy tutaj do czynienia z drabiną społeczną. One obydwie się wspinają. Do tych wyższych klas, nie tylko politycznych. One są z ludu, obydwie, i one pracują bardzo długo w cieniu. To, że pani Wałęsa w końcu wydała książkę, pamiętamy reakcję Lecha Wałęsy na tę książkę, niekoniecznie chętnie o tym mówił, o czym napisała Wałęsowa. Może ciekawe byłoby, gdyby Korfantowa mogła dziś napisać książkę o tym, jak wyglądało jej życie z Wojciechem Korfantym. My się możemy tylko domyślać, ale dajmy jej mówić, ponieważ to jest bardzo ważny przekaz. Tu już wspomniała pani o czwartej damie, <laughs> no tak, bo, która pojawia się w trzeciej Rzeczpospolitej. Bo to aspirowanie kobiet do tego stanowiska no jest bardzo takim ważnym wzorem dla kobiet, myślę. Czyli pierwsza dama jako zjawisko, jako funkcja towarzyszy jednak ustrojom republikańskim, czyli mamy do czynienia... Z mechanizmami demokracji, wyboru. Mamy do czynienia z państwem świeckim już, więc ta droga jest wtedy otwarta. To się najczęściej nie kojarzy w ten sposób, ale możemy na to spojrzeć jako na coś, co egalityzuje czyli daje taki obszar wolności kobietom. No warto może wspomnieć, że pierwsze pierwsze damy w Stanach Zjednoczonych pojawiają się ponad 200 lat temu i towarzyszka Washingtona od razu jest wykorzystana w Stanach Zjednoczonych jako kobieta, która ma się pojawić publicznie, która ma zabierać głos, która ma towarzyszyć mężowi, czyli już od razu się zmienia też płeć polityki. To prawda, że ona jest jedna, a potem jest ich coraz więcej, to ona przełamuje konwenanse nie tylko dyplomatyczne, ale także obyczajowe swoimi różnymi aktywnościami. Różne są pierwsze damy. Współczesna polska pierwsza dama milczy. To jest taka milcząca pierwsza dama i yy, może na tym skończmy te dywagacje. A chciałbym państwu powiedzieć, że tę książkę Trzy pierwsze damy II Rzeczpospolitej można otrzymać czy kupić, kupić? Otrzymać. Można otrzymać w Instytucie imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach. I tam też również można zamówić, zamówić. ten wykład. Taki warsztat. Taki warsztat. Taki warsztat. Mamy scenografię. Są zrekonstruowane przez skoczowską fabrykę Polkap Kapelusze, które pomagają w wcieleniu się w poszczególne pierwsze damy. Matronuje nam też Muzeum Historii Kobiet i Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet. Ślązak ma matronat, czy patronat medialny, i organizuję takie czterogodzinne warsztaty, parateatralne, gdzie uczymy się historii, ale także próbujemy zastanowić się nad psychologią tamtych czasów, nad szczególną rolą pierwszej damy. Dziś, proszę Państwa, o pierwszych damach, trzech pierwszych damach II Rzeczpospolitej wykładała w Polskim Radiu Katowice pani doktorka Małgorzata Tkacz-Janik. Zapraszamy do Instytutu imienia Wojciecha Korfantego. Tam można dowiedzieć się naprawdę ciekawych rzeczy. A już dziś to wszystko dla Państwa, co przygotowaliśmy. Marek Mierzwiak. Kłaniam się Państwu. Dobranoc. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice.